pana dyrektora Szpitala Miejskiego, pana doktora Macieja Lewickiego, radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Witam pana prezydenta wraz z zastępcami i z panią skarbnik, który również jest gościem sesji Rady Miejskiej. Witam obsługę Kancelarii Rady Miejskiej. Witam przewodniczących zarządów osiedli. Witam przedstawicieli jednostek organizacyjnych miasta. Witam zaproszonych gości i tradycyjnie na koniec, ale bardzo serdecznie witam media. Prawomocność obrad stwierdzam na podstawie listy obecności, którą mi tutaj przedłożono, dlatego oświadczam, że dzisiejsza sesja jest prawomocna. Proszę Państwa, Wysoka Rado, korzystając z uprawnień statutowych, chciałbym zaproponować bez głosowania, ponieważ jest to w kompetencji przewodniczącego Rady, zmianę porządku obrad albo inaczej uzupełnienie porządku obrad. I tak w punkcie drugim, przed punktem drugim prosiłbym o zabranie głosu pana senatora Andrzeja Matusiewicza. W punkcie drugim dopuścić do głosu przedstawicieli Związku Harcerstwa Polskiego, którzy chcą wręczyć podziękowania radnym za ufundowanie nagród podczas Festiwalu Piosenki Harcerskiej i w punkcie 2a wprowadzić rezolucję w sprawie zwiększenia obecności wojska w garnizonie w Przemyślu. Oprócz tego, tu się tutaj chwileczkę zatrzymam, ta rezolucja jest przygotowana, została wyłożona. Przygotowały dwa kluby koalicyjne, Klub Prawa i Sprawiedliwości i Klub Porozumienia dla Przemyśla, ale proszę Państwa, ze względu na wagę sprawy została, powiem tak, publicznie wyłożona i każdy z radnych mógł się podpisać. Kto się nie podpisał, jeszcze bardzo prosimy o złożenie podpisu, który jest tutaj, rezolucja jest w prezydium Rady. Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora Andrzeja Matusiewicza. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie prezydencie, panowie zastępcy prezydenta, pani skarbnik, państwo kierownicy jednostek organizacyjnych miasta, powiatu, prezesi spółek samorządowych, państwo przedstawiciele, przewodniczący rad osiedlowych, zarządów osiedlowych, przedstawiciele stowarzyszeń, wszyscy państwo zaproszeni goście. Serdecznie dziękuję panu przewodniczącemu Rady Miasta za zaproszenie na tą dzisiejszą sesję. Akurat, proszę państwa, tak się składa, że ten ostatni tydzień miesiąca marca jest tygodniem wolnym od posiedzeń komisji senackich i samego Senatu. Bo przypomnę, że Senat obraduje w drugi i czwarty tydzień każdego miesiąca. Stąd no, nie było możliwości, żebym wcześniej uczestniczył, bo państwo zwykle macie sesję Rady Miasta w ostatni czwartek każdego miesiąca. Szanowni państwo, ponieważ jestem pierwszy raz w tej kadencji, chciałem wszystkim państwu, którzy brali udział w wyborach, złożyć serdeczne podziękowania i gratulacje. Pogratulować panu prezydentowi kolejnej reelekcji na stanowisku prezydenta miasta, panu Robertowi Chomie. Pogratulować wszystkim państwa, którzy uzyskaliście mandaty radnych, ale również podziękować tym wszystkim, którzy poddali się demokratycznemu osądowi i ubiegali się o stanowisko prezydenta miasta, ubiegali się o stanowisko radnego Rady Miasta, którzy przysporzyli głosów na listach poszczególnych komitetów wyborczych. Dziękuję wszystkim komitetom, współpracownikom za zaangażowanie, że ten akt wyborczy w dniu 16 listopada zakończył się kolejnym wybraniem Rady Miasta. Szanowni państwo, chciałem kilkanaście zdań powiedzieć o pracy w Senacie, skupiając się na tych ustawach, które dotyczą
samorządu miejskiego czy szeroko rozumianego samorządu terytorialnego. Ja, proszę Państwa, pracuję w dwóch komisjach. W Komisji Ustawodawczej, oczywiście z racji mojej profesji, to jest najbardziej pracochłonna komisja. Do tej pory mieliśmy 365 posiedzeń przez 3,5 roku i w Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, gdzie jednocześnie pełnię funkcję zastępcy przewodniczącego, gdzie mieliśmy do tej pory ponad 250 posiedzeń. Chcę Państwu powiedzieć, że Senat nie obraduje wtedy, kiedy są posiedzenia komisji senackich. Mamy te posiedzenia zawsze wcześniej, dzień wcześniej albo w trakcie między posiedzeniami Senatu, no odwrotnie niż to jest w Sejmie, gdy trwa posiedzenie plenarne Sejmu, są również posiedzenia 28 komisji sejmowych. Staram się, proszę Państwa, być aktywnym senatorem, pomimo że jestem senatorem niezawodowym, czyli nie pobieram uposażenia senackiego. Mam tylko kwotę 12 150 zł na utrzymanie 7 biur senackich. I te biura są w powiatach, począwszy od Sanoka, Leska, Uszczyk, Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa i Przeworska. I też taka dygresja, że jeżeli chodzi o obszar, to mam największy obszar okręgu wyborczego w Polsce. W pociągu komunikacyjnym to jest, proszę Państwa, 220 kilometrów. No a z Przemyśla do Krakowa jest 250, ale kryterium powstania tych okręgów to jest liczba osób uprawnionych do głosowania. Czyli jeżeli jest ponad 500 tysięcy, to może powstać okręg wyborczy. No drugi taki okręg jest mniejszy obszarowo. To jest Jasło, Krosno, Brzozów. Trzy powiaty, tam odległości są no, w granicach do 60 kilometrów. Staram się, proszę Państwa, być tam aktywnym senatorem. Powiem może nieskromnie, ale należę do piątki najbardziej aktywnych. Mam ponad 340 wystąpień na posiedzeniach plenarnych Senatu. Bardzo często reprezentuję Senat w Sejmie, gdy mamy inicjatywy ustawodawcze, tak zwane powyrokowe. Tych inicjatyw ustawodawczych w tej kadencji mieliśmy, proszę Państwa, już ponad 65 i własnych inicjatyw Senatu ponad 30. Mamy bardzo wysoki procent uwzględniania poprawek Senatu przez Sejm, to jest ponad 85%. Te wszystkie dane możecie Państwo znaleźć na stronach internetowych Senatu, możecie Państwo znaleźć również na mojej stronie internetowej. Chciałem, proszę Państwa, powiedzieć teraz na temat tych materii ustawowych związanych z samorządem, bo sytuacja finansowa samorządów w skali całego kraju jest, proszę Państwa, wyjątkowo trudna. Samorządy są bardzo zadłużone. Deficyt budżetowy w niektórych samorządach, nawet powiatu przemyskiego, jest przekroczony. I to wpływa również na taką sytuację aktywności tych samorządów. Już w drugiej połowie roku 2015, a przede wszystkim w roku 2016, jeżeli chodzi o nabory w różnych programach, nabory środków unijnych, bo jak wiadomo, trzeba mieć pieniądze na wkłady własne. W zależności od programów 15%, 30%, 50%. I była inicjatywa obywatelska Związku Miast Polskich. Zebrano grubo ponad 100 tysięcy podpisów. Przedłożony projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Projekt ten przeszedł pierwsze czytanie w grudniu 2012 roku. Większość sejmowa go zaaprobowała. Został skierowany do merytorycznej komisji sejmowej, czyli do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Utworzono podkomisję
No i ta podkomisja pracuje do tej pory, nie przedkładając projektu do drugiego czytania, a trzecie czytanie to już obejmuje jedynie głosowanie. Ta ustawa, proszę Państwa, powinna wejść w życie co najmniej od 1 stycznia roku 2014. Co najmniej. Mamy rok 2015 i jeżeli ona wejdzie, tego rodzaju ustawy mogą wchodzić na początku roku budżetowego, czyli od 1 stycznia każdego roku. Jesteśmy mocno opóźnieni, ale nie ma takiej woli politycznej. Proszę Państwa, co jest w tej ustawie? Podniesienie punktów procentowych, jeśli chodzi o partycypację samorządów miast w podatku dochodowym od osób prawnych, czyli od CIT-u, w podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli od PIT-u i również po raz pierwszy od powstania samorządu jest możliwość w tym projekcie partycypacji wszystkich samorządów, gmin, powiatów i samorządów wojewódzkich w podatku VAT-owskim. Podatek VAT-owski, który obowiązuje od 5 lipca 1993 roku, w całości stanowi dochód państwa. Natomiast w niektórych krajach Unii Europejskiej, a szczególnie w krajach tak zwanej Starej Unii, wszystkie samorządy partycypują w tym podatku. Drugie takie rozwiązanie alternatywne, gdyby ten pierwszy wariant nie przeszedł, to jest, aby samorządy mogły zatrzymywać dla siebie 23% VAT-u od umów inwestycyjnych, które obecnie mają obowiązek te 23% odprowadzać do budżetu państwa, konkretnie do urzędów skarbowych. Te 23% by zostawało w budżetach miast, ale byłyby to pieniądze tak zwane znaczone, czyli z przeznaczeniem na inwestycje samorządowe. Również no, jest wprowadzona opłata ekologiczna, ale tu chodzi o gminy, na których terenach są parki narodowe, rezerwaty przyrody, które mają małe wpływy z podatku leśnego, czy z podatku rolnego, czy z podatku od nieruchomości. A to dotyczy tej części południowej naszego województwa. Te gminy są no, bardzo ubogie, mają budżety, niektóre poniżej 10 milionów złotych. Z tego subwencja jest 4-5 milionów, subwencja oświatowa i w zasadzie no, nie mają praktycznie żadnych możliwości inwestycyjnych. Gdyby tą opłatę ekologiczną dostawały z budżetu państwa, wówczas pojawiłyby się takie możliwości inwestycyjne. Proszę Państwa, było wiele ustaw też samorządowych, które dotyczyły państwa. Chciałem powiedzieć o ustawie o odpadach i zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w miastach. Ta ustawa była zaskarżona przez wiele podmiotów, między innymi też i przez posłów do Trybunału Konstytucyjnego. I chcę Państwu powiedzieć, że Trybunał Konstytucyjny, to co dotyczy Rady Miasta, no, stwierdził niekonstytucyjność tych przepisów, które nie miały kryteriów czytelnych kryteriów, powtarzam to, ustalenia obniżenia stawek za wywóz tych odpadów. Państwoście procedowali jeszcze to w poprzedniej kadencji, przynajmniej niektórzy z Państwa, i później były nowelizacje i tych ustaw dwóch i również Rady Gmin do tego się musiały dostosować, czyli swoje uchwały dostosować do zmiany tych przepisów. Jest, proszę Państwa, również obecnie inicjatywa Komisji Sejmowej o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ona będzie procedowana teraz 8 kwietnia na posiedzeniu Sejmu. Jest to taka inicjatywa incydentalna, że tak określę. Dotyczy zmiany tylko jednego artykułu. Chodzi o przedłużenie uprawnienia ministra transportu do tego, żeby przeznaczał środki na zadania własne, na
remonty, przebudowy dróg powiatowych i także dróg miejskich na rok 2015, bo do tej pory obowiązywały do roku 2014. Ja, proszę Państwa, osobiście uważam, że nie jest to inicjatywa, która jest zgodna z Konstytucją, ale oczywiście o tym decyduje Trybunał Konstytucyjny. Bo proszę Państwa, ona ogranicza samodzielność samorządów. Ogranicza samodzielność samorządów, bo pan minister będzie decydował zamiast państwa, zamiast organów wykonawczych, on będzie decydował, jakie gminy dostaną środki na remonty, przebudowę, modernizację dróg powiatowych i miejskich. To są zadania własnych gmin. Tutaj, proszę Państwa, chodzi o ten narodowy program przebudowy dróg lokalnych, którzy niektórzy nazywają to, tak, że to są tak zwane schetynówki od wiadomego kiedyś ministra, który zresztą nie był ministrem transportu, tak, tylko był ministrem wtedy spraw wewnętrznych i administracji. Ale tak, takie określenie się utarło i proszę Państwa, obawiam się, że te pieniądze, tak jak zwykle, bo można to przeanalizować, odkąd te schetynówki są, to rozdawnictwo nie jest według rzeczywistych potrzeb, tylko to jest według klucza partyjnego i może być tak, że Podkarpacie no, w niewielkim stopniu skorzysta z tych środków. Być może, że znajdzie się określona grupa posłów i senatorów, w przypadku, gdy ta ustawa przejdzie przez Senat i podpisze prezydent, że zwrócimy się ze skargą do Trybunału Konstytucyjnego w tym zakresie. Nastąpiła też duża nowelizacja ustawy o systemie oświaty. Tutaj, proszę Państwa, też jest wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny zanegował treść rozporządzeń ministra edukacji dotyczących spraw związanych między innymi z programami nauczania, z podstawami programowymi, uznając, że to, co jest w tej materii rozporządzenia, powinno mieć rangę przepisu ustawowego. I to zostało zrobione. Jest to bardzo obszerna ustawa, ale dla tych, którzy będą ją stosować, to proszę się nie przerażać, bo w zasadzie są wdrożone przepisy tych rozporządzeń. Tam wielkich zmian nie ma, tylko jest w tym zakresie jest wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Może to, o czym powiem, nie dotyczy bezpośrednio samorządu miasta, ale to są sprawy pośrednio związane z bezpieczeństwem nas wszystkich obywateli. Jest, proszę Państwa, bardzo duża nowelizacja przepisów kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego, kodeksu karnego wykonawczego i kodeksu wykroczeń i kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Te wielkie zmiany wchodzą w życie od 1 lipca 2015 roku. Na czym one tak w skrócie polegają? Będzie zachowana zasada kontradyktoryjności procesu karnego zbliżona do zasad anglosaskich, czyli wszystkie strony postępowania mają przedstawiać dowody, prokurator, oskarżony czy jego obrońca, a sąd zasadą jest, że nie będzie dopuszczał dowodów z urzędu. Jaki materiał przedstawią strony, tak sąd będzie wyrokował. Więc tu jest oczywiście duże pole do działania oskarżyciela, do działania obrońców i zobaczymy, jak te zmiany będą przyjęte, jaka będzie praktyka. Ja jestem przekonany, że będzie o wiele więcej wyroków uniewinniających. Jeśli chodzi o kary, jest zmiana w tym zakresie, że kara
pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem postępowania w zasadzie będzie karą bardzo incydentalną, a teraz nagminnie to te kary są stosowane. Priorytet będą mieć kary nieizolacyjne, czyli kara ograniczenia wolności, grzywna i kara elektrycznego dozoru odbywania kary. To polega na tym, że praktycznie jest się w areszcie domowym, ma się ograniczone godziny wychodzenia do miasta, na przykład na potrzeby zrobienia zakupów. To wszystko jest monitorowane. Ten system już działał, ale dotyczył tylko kar pozbawienia wolności do 1 roku. Teraz od 1 lipca 2015 roku kary pozbawienia wolności do 3 lat będą mogły być w ten sposób wykonywane. Oczywiście to zależy od sądu penitencjarnego i tutaj jest też duża nowelizacja przepisów kodeksu karnego wykonawczego. Jest, proszę Państwa, też duża nowelizacja, jeżeli chodzi o przestępstwo drogowe. Jest zaostrzenie kar dla osób jeżdżących pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwym, w stanie po użyciu alkoholu. Przykładowo powiem, że spowodowanie wypadku śmiertelnego w stanie nietrzeźwości będzie powodować automatycznie dożywotnie pozbawienie prawa jazdy, czyli dożywotni zakaz. I tutaj nie będzie żadnych możliwości tam jakiegoś odstąpienia od tego, czy zwolnienia w jakiejś części po iluś tam latach. Przepisy tego nie przewidują. To też wejdzie w życie od 1 lipca 2015 roku. Proszę Państwa, ważna ustawa taka, która będzie procedowana na najbliższym posiedzeniu Senatu 15 kwietnia. To jest projekt prezydencki dotyczący, on w skrócie dotyczy ochrony krajobrazu, tak jest w nazwie, ale wszyscy to nazywają ustawą antyreklamową. I tutaj będą również kompetencje dla Rady Miasta. Rada Miasta będzie ustalać opłaty reklamowe, będzie ustalać w ogóle zasady, w jaki sposób ma być krajobraz miasta oczyszczony, mówiąc tak ogólnie, z tych wszystkich reklam. Ona będzie tak stopniowo wchodzić w życie. Nie będzie takiego terminu, że od razu wszystkie przepisy wejdą, bo to wiąże się również z różnymi umowami zawartymi przez agencje reklamowe, z właścicielami nieruchomości, z zarządcami i tak dalej. Ale też możecie Państwo to śledzić. No na pewno jeszcze będzie dużo poprawek w Senacie. To będziemy mieć w przeddzień, będziemy mieć Komisję Samorządu Terytorialnego. Ja też zamierzam tam kilka poprawek zgłosić. Prawdopodobnie no, ona gdzieś wejdzie w życie. Tam jest krótkie vacatio legis 1 miesiąca. Myślę, że w tym roku już pierwsze takie uchwały z tej ustawy Rada Miasta Przemyśla może, proszę Państwa, podejmować. Chciałem, proszę Państwa, jeszcze powiedzieć kilka zdań na temat prawa łowieckiego, bo by się wydawało, że to nie dotyczy miasta. Ale z relacji medialnych wiemy, proszę Państwa, że dziki były pod katedrą, że w dzielnicy Kruchel Wielki tam są odstrzały takie nocne, odstraszające i myślę, że słyszymy te odstrzały. Panie radny, tam jak mieszkamy w tych granicach. I proszę Państwa, co tam jest w tej ustawie? No niestety ona najważniejszej rzeczy nie podejmuje. Najważniejszej rzeczy nie podejmuje, czyli odszkodowań dla rolników. Są odszkodowania dla właścicieli gruntów leśnych, na których są obwody łowieckie, bo to jest też wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, bo do tej pory właściciele takich gruntów nie mieli nic do gadania. Jeżeli
jakieś koło, tam ryści dzik, chciało, żeby był akurat tam obwód łowiecki, to na gruncie właścicielskim stawiali ambonę, przeprowadzali tam polowania i tak dalej. Obecnie z tego tytułu właściciel będzie się mógł domagać odszkodowania. Są te zasady odszkodowania również określone. Będzie większy nadzór ministra środowiska nad wszystkimi organizacjami łowieckimi. Te, które nie będą wykonywać przepisów prawa łowieckiego, minister będzie mógł rozwiązać. To jest nowość, bo do tej pory minister środowiska nie miał takiej kompetencji. Inne zmiany dotyczą sądów dyscyplinarnych, zapewnienia również po instancjach dyscyplinarnych sądu, prawda, niższej, wyższej instancji sądu dyscyplinarnego, również odwołania do sądu powszechnego, bo tutaj nie było tak zwanego prawa do sądu konstytucyjnego, zresztą wynikającego z artykułu 45. Proszę Państwa, chciałem jeszcze powiedzieć kilka zdań o sprawach związanych z samorządem województwa. Jest podpisany kontrakt terytorialny między zarządem województwa a rządem. Był 12 grudnia. Jest tam lista podstawowa, lista warunkowa. Niestety, proszę Państwa, no, nie możemy być zadowoleni z tego kontraktu. Dlaczego nie możemy być zadowoleni? Ponieważ ustawa o zasadach polityki rozwoju wyraźnie preferuje duże ośrodki metropolitalne. Za taki ośrodek również zostało uznane miasto Rzeszów. I powstał rzeszowski obszar funkcjonalny. Są również te miejskie obszary funkcjonalne. Przemyśl, jestem w MOF-ie, ma tam przeznaczoną kwotę ponad 900 milionów złotych. Przepraszam, 90, tak jest słusznie, że pan tutaj czujny jest. Chciałoby się 900, prawda, ale 90 milionów złotych, stosunkowo niewielką. I proszę Państwa, no, nabory jeszcze będą z innych oczywiście programów. Jest 10 osi priorytetowych w regionalnym programie operacyjnym. Wczoraj było takie spotkanie, myślę, że tutaj przedstawiciele Urzędu Miasta byli na tym spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim, tam marszałek szczegółowo przedstawiał te sprawy. I proszę Państwa, no, trzeba tutaj uruchomić lobby, panie radny wojewódzki, żeby tam skutecznie, bez względu na te podziały polityczne, tutaj zresztą muszę powiedzieć, że tu zawsze byliśmy spójni i czy w tej kadencji, czy w poprzedniej, jeżeli można było coś osiągnąć tutaj, jakieś środki dla Przemyśla, to działaliśmy razem i pan Stanisław Bajda i obecny tutaj pan Maciej Lewicki i ja. To, co było możliwe, to proszę Państwa, staraliśmy się zawsze pozyskać. Mnie na przykład się nie podoba to, że w tym ROF-ie są, proszę Państwa, drogi wokół Rzeszowa. Są drogi wokół Rzeszowa, no to jest tak zwana, no albo to, jedni mówią, że to jest ring, albo Sella Ronda, czyli łączenie tak po obrzeżach Rzeszowa w takie koło, no ring taki to jest w Berlinie, ale Berlin to jest duże miasto. Rzeszów, uważam, że Rzeszów to samo powinien sobie zrobić z własnych środków. Ma budżet 1,5 miliarda. 1,5 miliarda, 400 milionów złotych mają na inwestycje. To niech sobie z tych pieniędzy buduje połączenie między ulicą Podkarpacką, to jest wjazd do Rzeszowa od Krosna, do ulicy Sikorskiego, wjazd od Tyczyna, później między Podkarpacką a Krakowską w drugą stronę i między Krakowską a Załęską. Z tego mają iść pieniądze i tutaj ja już zrobiłem takie wystąpienie i grupa parlamentarzystów z tego okręgu Krosno-Przemyśl, żeby to wyłączyć z tego ROF-u. Do tego musi być zgoda ministra infrastruktury i rozwoju. I no, zobaczymy, jak się to zakończyć, bo te pieniądze powinny być przeznaczone na te 11 najuboższych powiatów. A do tej 11 należy między innymi powiat przemyski.
Oczywiście te bieszczadzkie powiaty, czyli bieszczadzki, leski, sanocki, lubaczowski, niżański, kolbuszowski, strzyżowski, robczycko-sędziszowski, to są powiaty, które no, są najmniej rozwinięte i one powinny tutaj być preferowane, jeśli chodzi o te nabory, o których decyduje zarząd województwa. Proszę Państwa, życzę Państwu owocnych obrad. Wiem, że macie Państwo dzisiaj ważną uchwałę o łączeniu szpitala imienia świętego ojca Pio ze szpitalem miejskim, który nie wiem, czy ma patrona, chyba nie ma jeszcze, więc może będzie wspólny patron. I proszę Państwa, życzę wszystkiego dobrego w tej kadencji. I patronka samorządowa, święta Kinga, mało jest takich sal, gdzie jest patronka samorządowa święta Kinga. Niech Wam błogosławi w tej pracy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu senatorowi.